Ignacy Krasicki należy do grona najwybitniejszych poetów polskiego oświecenia i zarazem najznakomitszych twórców literatury polskiej w ogóle. Trudno wyobrazić sobie jakiekolwiek studium historyczne czy literackie poświęcone dziejom piśmiennictwa w epoce stanisławowskiej bez nawiązania do spuścizny księcia biskupa warmińskiego. Jako autor bajek i przypowieści, satyr, monachomachii, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadków czy Pana Podstolego sytuował się w centrum życia literackiego i kulturalnego swoich czasów, stąd też współcześni uznali go za klasyka. Można zatem uznać, że Ignacy Krasicki był twórcą, którego dzieła, zarówno te najsłynniejsze, jak i mniej znane lub słabiej zapamiętane, można czytać jako swoisty projekt krytyki społecznej. Rozpisany na wiele głosów i gatunków literackich, mistrzowski traktat o konieczności przeobrażenia świadomości społecznej, politycznej i kulturalnej rodaków. Był więc poeta nieodrodnym synem swojej epoki. Przypomnieć bowiem warto, że oświecenie uczyniło z krytyki fundamentalny oręż, a nawet cechę charakterystyczną własnej świadomości. Krytyka społeczna autora Monachomachii to ostra, czasem niepoprawna politycznie, idąca pod prąd, szczegółowa i miażdżąca dla dobrego samopoczucia współczesnych analiza ludzkich zachowań, których całokształt składa się na niezbyt radosną wizję człowieczeństwa jako bezustannej i samolubnej walki o wygodne, dostatnie, a przy czym nieskończenie płytkie życie. Do najważniejszych zbiorów poetyckich, w których książę biskup podejmuje wysiłek krytycznego spojrzenia na współczesne sobie uwarunkowania społeczno-polityczne, należą bajki i przypowieści, a także bajki nowe oraz satyry. Dla Ignacego Krasickiego, jako twórcy dwóch obszernych zbiorów bajek, gatunek ten nie nosił charakteru ściśle rozrywkowego, a już z całą pewnością nie służył ad usum delphini, nie służył dzieciom czy też młodzieży. Istotą bajki była tak zwana alegoria zwierzęca, wykoncypowana w taki sposób, aby odbiorcy poprzez przykład figur zwierzęcych mogli wyciągnąć dla siebie jakąś konkretną, pożyteczną naukę. Zatem bajki to nic innego jak literatura medytacyjna, poddająca pod rozwagę pewne prawdy, ale zarazem nie narzucająca jakichś gotowych rozwiązań. Przy czym całość zamierzenia nosi tutaj raczej charakter pragmatyczny niż czysto intelektualny. Poza pewnymi wyjątkami, o których będzie jeszcze mowa, Ignacy Krasicki nie mówi wprost, czego robić nie wolno, co czynić warto. Natomiast spoglądając na świat z wnętrza zwierzęcej metafory, poeta daje do myślenia. Jeśli zmusza, to do refleksji na temat ludzkiej rzeczywistości. Na przykład w bajce Jagnię i Wilcy. Zawsze znajdzie przyczynę, kto zdobyczy pragnie. Dwóch wilków jedno w lesie nadybali jagnię. Już go mieli rozerwać, rzekło, jakim prawem? Smacznyś, słaby i w lesie. Zjedli niezabawę. Utwór rozpoczyna się sentencją, zawsze znajdzie przyczynę, kto zdobyczy pragnie, która być może zawiera aluzję polityczną do rozbioru Rzeczypospolitej. Jednak wymowa całego tekstu związana jest bardziej z namysłem etycznym niż politycznym. Zło zawsze znajdzie sobie jakieś logiczne wytłumaczenie dla własnych działań. Na czym więc polega tragiczna ironia zawarta w utworze? Otóż jagnię wcale nie żądało konkretnej odpowiedzi na swoje pytanie, ponieważ fraza ta nosiła charakter moralnego protestu. Tymczasem napastnicy, pominąwszy apelatywność wezwania okrzyku, udzielili konkretnej odpowiedzi. Logiczna i obłudna sankcja okrucieństwa ukazana tu została perfekcyjnie. Człowiekowi, który łamie powszechnie obowiązujące normy moralne, zawsze towarzyszy jakieś konsekwentne, żelazne i spójne z jego wizją świata usprawiedliwienie. Warto podkreślić, że bajki Ignacego Krasickiego zawierają niezwykle pesymistyczny obraz człowieczeństwa. Poeta piętnuje w nich fałsz, obłudę, kłamstwo, okrucieństwo, głupotę, prymitywizm, ludzką bezmyślność. Czyni to jednak poprzez sugestię, a więc nienachalnie.
Sam często nie zajmuje stanowiska bezpośrednio, licząc na interpretacyjne umiejętności swoich czytelników. Dobrym przykładem byłaby tu bajka Niedźwiedź i Liszka. Rozumiejąc, że będzie towarzyszów bawił, niedźwiedź według zwyczaju nic do rzeczy prawił. Znudzeni tymi bajki, gdy wszyscy drzymali, gniewał się wilk na Liszkę, iż niedźwiedzia chwali. Rzekła Liszka, mnie idzie o ochronę skóry. Niezgrabną ma wymowę, lecz ostre pazury. Utwór wydaje się dość przekonującą ilustracją, by tak rzec, relacji środowiskowych. W tym konkretnym przypadku najprawdopodobniej stosunków dworskich, choć wizję tę można rozciągnąć także na inne kręgi towarzyskie. Książę biskup Warmiński jest dla bohaterów utworu bezlitosny. Wszyscy są tu winni. Wszyscy uczestniczą w obłudnej grze pozorów. Niedźwiedź to silny i prymitywny głupiec, błazen dowcipniś, który zaczyna być niebezpieczny, kiedy ktoś zaprotestuje wobec jego wątpliwego poczucia humoru. Liszka udaje, że zachowanie niedźwiedzia jej się podoba, chociaż na stronie przyznaje się sama do manipulacji, wskazując, że owa gra jest dla niej kwestią ochrony skóry. Wilk również jest nieszczery, gdyż zwraca uwagę bezbronnej Liszce, zamiast przeciwstawić się groźnemu półgłówkowi. Uczestnicy owej scenki są więc siebie warci. Żyją w ukształtowanej i podtrzymywanej przez siebie rzeczywistości kłamstwa oraz iluzji. Brak im cywilnej odwagi do wyrażenia prawdziwego, głośnego protestu wobec tego, co moralnie naganne. Czasami jednak poeta, wbrew programowemu dystansowi, jednoznacznie opowiada się po stronie prawdy i cnoty. Dzieje się tak wówczas, gdy pragnie on obnażyć wyjątkowo haniebne cechy ludzkiej zbiorowości. W utworach tego typu musi również zrezygnować ze wspomnianej wcześniej alegorii zwierzęcej, ponieważ dla niektórych ludzkich zachowań trudno byłoby znaleźć wiarygodne odpowiedniki w świecie fauny. Doskonałym przykładem jest tutaj bajka Dewotka. Dewotce służebnica w czymś iś przewiniła właśnie na ten czas, kiedy pacierze kończyła. Obróciwszy się przeto z gniewem do dziewczyny, mówiąc właśnie te słowa i odpuść nam winę, jaką my odpuszczamy, biła bez litości. Uchowaj, Panie Boże, takiej pobożności. Warto zwrócić uwagę, że przywołana wyżej bajka wyszła spod pióra katolickiego duchownego. Poeta nie zastosował tu alegorii zwierzęcej nie dlatego, że zwierzęta nie mają zapatrywań religijnych, ale dlatego, że nie są one obłudnie okrutne, tak jak bohaterka utworu. Problem chorobliwej dewocji podszytej obłudą musiał zresztą nurtować poetę, który w satyrze złość ukryta i jawna odnotował. Próżne Pawle ofiary, gdzie skażone serce. Krzyw się, mrugaj, bij czołem, klęcz, szeptaj i dmuchaj, zmów różańców bez liku mszów. Słuchaj, jeśliś zdrajca, obłudnik, darmo kunsztu szukasz. Możesz ludzi omamić, Boga nie oszukasz. Co ciekawe, poetę można byłoby również uznać za, używając współczesnego określenia, obrońcę praw zwierząt. W satyrze Człowiek i zwierz poeta we wstrząsający sposób odmalował ludzką niewdzięczność, a zarazem okrucieństwo wobec zwierząt. Obraz umierającego psa, który choć wzgardzony przez swojego właściciela, słysząc jego głos, znajduje w ostatnich chwilach swojego życia siłę, by wciąż kochać człowieka, jest naprawdę wstrząsający. W twórczości Ignacego Krasickiego znaleźć można zresztą więcej tego typu przykładów. Podobny posępny obraz ludzkości, stojący całkowicie na przekór powszechnemu mniemaniu o triumfie człowieczeństwa w epoce świateł, przynoszą inne satyry. Poeta był oczywiście świadom pewnych charakterystycznych uwarunkowań gatunkowych, które towarzyszyć musiały procesowi twórczemu. W Antymonachomachii książę biskup pisał: targa się paszkwil na niewinność trwożną, zaraża jadem na złe zbyt ochoczy. Satyra, cierpieć nie mogąc rzecz zdrożną, karze bez względu, wyrzuca na oczy. Krytyk żarliwość ma, ale ostrożną, śmiechem poprawia, jadem nie uwłoczy. A kunsztu jego te prawe sposoby, występek karać, oszczędzać osoby.
Satyra jest zatem utworem literackim, który ośmiesza przywary ludzkie, sposoby postępowania, poglądy, obyczajowość, stosunki społeczne i polityczne. Jedną z jej cech warsztatowo-gatunkowych określa się mianem deformacji parodystycznej. Chcąc osiągnąć cel dydaktyczny, poeci esencjonalizowali egzemplaryczne figury w sposób nierzeczywisty, intensyfikując ich negatywne cechy. Nie chodziło tu bowiem o piętnowanie konkretnych osób, lecz zjawisk społecznych. Ignacy Krasicki napisał 22 satyry, w których zwrócił swoje krytyczne ostrze przeciwko takim zjawiskom jak marnotrawstwo, pijaństwo, hazard, głupota, nadmierne i bezrefleksyjne przywiązanie do obowiązujących mód, sądownictwo czy małżeństwo, zwłaszcza tak zwane modne małżeństwo. Bohaterami satyr są zarówno przedstawiciele warstwy szlacheckiej, jak i mieszczańskiej. Żyjący ponad stan, aby nadążyć za kalejdoskopem zmieniających się obyczajów i trendów, trwoniący dorobek pokoleń w sposób nieodpowiedni i zatrważający, interesujący się wyłącznie czubkiem własnego nosa, pogardzający ludźmi nieustosunkowanymi, członkami niższych klas społecznych, przeobrażający ojczyznę w wyjałowiony obszar prywatnego interesu. Dobrym przykładem utworu, przez którego pryzmat dostrzec można strategię krytyczną księcia biskupa, jest satyra Żona modna. Wbrew pozorom, a pozór taki stwarza chociażby tytuł utworu, ostrze satyry nie jest wymierzone wyłącznie w modną damę epoki oświecenia, której jedynym celem byłoby podążanie za modami płynącymi ze stolicy Francji. Naturalnie Ignacy Krasicki dworuje sobie z życiowych aspiracji elegantki wyjętej żywcem z francuskiego żurnala, czyni to jednak na sposób pobłażliwy, a może nawet pogodny. Prawdziwym czarnym charakterem satyry okazuje się ostatecznie ów nieszczęsny mąż, który uwiódł przysłą żonę, udając kogoś, kim nie był. Kłamał, aby zyskać wiano w postaci wsi graniczącej z jego dobrami. Oddajmy na chwilę głos owemu mężowi. Dziwne były jej gesta i misterne wdzięki, a nim przyszło do ślubu i dania mi ręki, szliśmy drogą romansów. A czym się uśmiechał, czym się skarżył, czy milczał, czy mówił, czy wzdychał, wiedziałem, że mnie dobrze udawał aktora. Modna chwili zgardziła sercem domatora. I ja byłbym nią wzgardził, ale punkt honoru, a czego mi najbardziej żal, ponęta zbioru, owe wioski, co z mymi graniczą dziedziczne, te mię zwiodły, wprawiły w te okowy śliczne. Ignacy Krasicki silniej piętnuje obłudną, zakłamaną chciwość mężczyzny niż skrzywioną przez konwencję życia towarzyskiego kobiety. W powyższym przypadku widać również wyraźnie, na czym polega zasadnicze zadanie, które przed czytelnikiem stawia poeta. We właściwy sposób uchwycić, przeciwko komu tak naprawdę została wymierzona satyra. Kto w konkretnym utworze jest reprezentantem wady, którą pisarz piętnuje. Przykładem innej satyry, w którą wpisany został specyficzny mechanizm lektury, jest słynny utwór Do króla. Skoro prawo do pochwały musi pociągać za sobą prawo do nagany, nadawca skierowanej do Stanisława Augusta Poniatowskiego perory pozwala sobie na zbesztanie urzędującego monarchy. Zakres zarzutów jest dość szeroki, począwszy od pochodzenia króla poprzez jego wiek, łagodność charakteru, skończywszy wreszcie na zamiłowaniach literackich i artystycznych. Język satyry jest ostry, dosadny, brak tu zupełnie charakterystycznych chociażby dla panegiryzmu form poddaństwa czy też dyspozycyjności. Zdawałoby się, że cała wypowiedź została zaadresowana nie do króla, władcy bądź co bądź wielkiego kraju, ale do kolegi z jednej ławy jezuickiego bądź pijarskiego kolegium. Czy zatem satyra Ignacego Krasickiego rzeczywiście piętnuje repertuar wad Stanisława Augusta Poniatowskiego? Otóż jest całkowicie odwrotnie. Ponieważ poeta wykorzystał tu mechanizm asteizmu, a zatem pochwały w formie zarzutów, wszystkie rzekome oskarżenia należało interpretować jako komplement. Książę biskup dzięki owej specyficznej formule odwrócenia wystawia dość jednoznaczne i gorzkie świadectwo umysłowości politycznych przeciwników władcy.
Satyra jest w rzeczywistości wymierzona w obóz konserwatywnych przeciwników reform królewskich i obnaża dość wąski horyzont umysłowy sarmackiej szlachty. Kluczem do zrozumienia krytycznego oglądu rzeczywistości społeczno-politycznej, który podejmował w swoich dziełach książę biskup, byłoby uchwycenie tej podstawowej cechy osobowości poety, jego niechęci do skrajnych rozwiązań. Ignacy Krasicki, nieco inaczej niż spora część jego kolegów po piórze, nie potępiał w czambuł choćby dziejów dawnej kultury, obyczajowości staropolskiej, obyczajowości szlacheckiej i sarmackiej. Wychodził bowiem z założenia, że jakaś sfera owych być może już niezrozumiałych zachowań nie jest wynikiem tępego przyzwyczajenia do tradycji, tępego, czyli bezrefleksyjnego przyzwyczajenia do tradycji, ale wiąże się z kwestią świadomości kulturowej, niezbywalnego prawa każdego narodu. Widać to zwłaszcza w satyrze Pochwała wieku, w której odżegnuje się on zdecydowanie od uznania za lepsze wszystkiego tego, co nowe, świeże i modne. Rozsądna nowoczesność według księcia biskupa Warmińskiego to umiejętność godzenia tradycji oraz współczesności. Żywiołem intelektualnym Ignacego Krasickiego był więc pragmatyzm, owa siła, która pozwala w świetle rozumu praktycznego pogodzić i połączyć tradycję z nowoczesnością. Poeta odrzuca stanowisko skrajne, zaś jeżeli dostrzega jakąś wyrazistą wadę ludzką lub niepokojącą tendencję społeczną, to zwykle jego analiza sprowadza się do wskazania owej dramatycznej skrajności, na przykład rozrzutności, pijaństwa, miłości własnej. Jeśli by zapytać księcia biskupa Warmińskiego o fundamentalną przyczynę społeczno-politycznej dysharmonii, najpewniej sprowadziłby on odpowiedź na płaszczyznę filozoficzną. Zło w relacjach międzyludzkich to efekt zaniku zmysłu etycznego. Ludzie nie potrafią odróżnić dobra i zła, nie potrafią troszczyć się o wspólne gospodarstwo kultury, tradycji i języka. Jak odzyskać owe fundamentalne umiejętności? Na to pytanie twórca stara się odpowiedzieć w tekstach publicystycznych, drukowanych choćby na łamach monitora. Przy czym jest to już zupełnie inna opowieść.